Pudełko zawiera kartkę, którą właściciel powinien uzupełnić. Chodzi o informacje dotyczące danych osobowych, chorób i przyjmowanych leków. Następnie kartę podpisuje lekarz. To jest taki dokument jakby, który wyznacza pewną kampanię przeprowadzoną w naszym mieście. Ona dotyczy po prostu ratowania życia dla osób, zwłaszcza samotnych, którzy sami mieszkają i nieraz jakby, no, kiedy przyjeżdża pogotowie, nie mogą powiedzieć, co im dolega, bo są albo nieprzytomni, albo poważnie chorzy. Karta została również rozszerzona o dodatkowe informacje, na przykład kogo powiadomić w razie nagłego pobytu w szpitalu, a także komu powierzyć pozostawione bez opieki zwierzę. Pracownicy pogotowia ratunkowego przyznają, że takie pudełeczko to dla nich bardzo pomocna sprawa. Jeżeli taki wywiad, te informacje, karty informacyjne, spis leków, jakie przyjmuje, będzie zawarty w tym pudełku, w tym pudełku życia, no to naprawdę będzie to połowa praktycznie pracy, którą my musimy wykonać na miejscu zdarzenia czy u pacjenta w domu. Miasto przygotowało 3000 ratunkowych pakietów. Już pierwszego dnia rozeszło się ponad 1000 pudełek. Zgłosiły się podmioty zainteresowane, żeby przekazać te pudełka dla swoich seniorów, ale także też jest duże zainteresowane mieszkańcami. Dzwonią, pytają, no proszą o te pudełka, nawet pytają się, czy ktoś może im donieść, bo osoby są chore. Także bardzo się cieszę, że to jakby przemówiło do mieszkańców. Pudełka życia można odbierać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Legnicy. Magistrat zapewnia, że jeżeli będzie taka potrzeba, czerwonych pudełek będzie znacznie więcej. Żeby można je było łatwo znaleźć, w każdym domu zaleca się, by przechowywać je w lodówce.